Cześć! Znacie już dwa naprzemiąstronne style pływackie – grzbiet i crawl. Przyszła pora na najczęściej spotykany styl na polskich basenach. Przed nami żabka, a fachowo podchodząc do sprawy – styl klasyczny. Serdecznie zapraszam! Choć pływają nią wszyscy, klasyk to jeden z najtrudniejszych pod względem technicznych styli pływackich. Jeden z dwóch symetrycznych styli, które poznacie. Jest on również wyjątkowy pod względem ustawienia stóp. To styl, w którym ich dobre ustawienie znacząco wpływa na efektywność naszego kopnięcia. Na dzisiejszej lekcji skupimy się na podstawowym elemencie, czyli właśnie pracy nóg. Czas na ćwiczenia! Podobnie jak to miało miejsce przy nauce pracy nóg do crawla na grzbiecie i crawla na piersiach, przyda nam się dodatkowe wyposażenie w postaci materaca, kilku desek, bądź ławeczki czy krzesła. Kilka ćwiczeń na sucho i wskakujemy do wody. W pierwszym ćwiczeniu kursanci siadają na krzesłach bądź ławeczce. Naśladując instruktora, wykonują oni symulację ruchu nóg do klasyka. W tym ćwiczeniu zwracamy uwagę na podciągnięcie stóp w kierunku kolan, pięty ułożone są na podłodze. Bez odrywania pięt od ziemi przyciągamy je w kierunku pośladków, a następnie ruchem na zewnątrz zataczamy koło, łącząc je w pozycji początkowej. Ruch ten powtarzamy kilkakrotnie. Przejdźmy teraz na deseczki. Uczestnik kładzie się na brzuchu i wraz z pomocą instruktora próbuje wykonać ruch nogami do żaby. W początkowej fazie leżymy na brzuchu z wyprostowanymi nogami. Następnie przyciągamy pięty w stronę pośladków, jednocześnie ustawiając stopy na zewnątrz. Po przyciągnięciu nóg wykonujemy ruch na zewnątrz w taki sposób, jak to miało miejsce w poprzednim ćwiczeniu. Pora wskoczyć do wody. Podczas początkowych ćwiczeń skorzystamy z makaronu i dużej deski. Pamiętajcie o ważnej zasadzie. Zawsze zaczynamy od ćwiczeń prostszych i dopiero po ich opanowaniu przechodzimy do tych bardziej wymagających. Nie zniechęcajcie się również, kiedy Wam nie wychodzi. Pływanie jest sportem dla ludzi z mocnym charakterem, a opanowanie poszczególnych elementów wymaga czasami od nas przepłynięcia setek basenów, lecz nieważne ile Wam to zajmie, efekt zawsze będzie taki sam. Wielka satysfakcja. Pierwsze ćwiczenie wykonamy przy brzegu. Opierając swoje plecy o ścianę pływalni, staramy się powtórzyć ruch nogami do klasyka wykonywany na brzegu basenu. Elementami, nad którymi się skupimy, jest ustawienie naszych stóp, ich przyciągnięcie w kierunku pośladków oraz prawidłowe wykonanie kopnięcia ruchem okrężnym na zewnątrz. Drugie statyczne ćwiczenie wykonamy na piersiach, opierając przedramiona o ścianę pływalni. Postarajcie się teraz, aby w trakcie wykonywania kopnięcia Wasze stopy nie wyszły ponad poziom wody. W kolejnym ćwiczeniu układamy makaron na szyi, oplatając jednocześnie swoje barki i przyciągając go do klatki piersiowej. W leżeniu na plecach zaczynamy pracować nogami do klasyka. W pozycji początkowej nasze nogi są wyprostowane. Zaczynamy ruch od ugięcia kolan i przyciągnięcia stóp w kierunku pośladków pod wodą. Tutaj początkujący żabkarze wykonują często bardzo poważny błąd, pracując w odwrotnym kierunku, przyciągając kolana do brzucha. W fazie przyciągnięcia podciągamy jednocześnie stopy i ustawiamy je na zewnątrz. Po fazie ruchu przygotowawczego wykonujemy ruch napędowy, czyli nasze kopnięcie. W trakcie jego zwracamy uwagę, aby nasze stopy ułożone były szerzej niż kolana. Po kopnięciu następuje chwila przerwy, czyli poślizg. Teraz użyjemy deski. W leżeniu na plecach układamy ją w okolicy bioder. Zwróćmy jednak uwagę na to, abyśmy nie przyciągali do nich deski na siłę. W tej pozycji biodra mogą być troszkę niżej,
co ułatwi nam popchnięcie do klasyka. Pamiętajcie, kiedy ułożycie głowę na powierzchni wody, musi ona zostać nieruchoma. Uszy schowane są w wodzie, wzrok skierowany na sufit pływalni. Cała reszta kopnięcia odbywa się w taki sam sposób, jak w poprzednim ćwiczeniu. Przejdźmy do pracy w leżeniu na piersiach. Do pomocy będzie nam potrzebny ponownie makaron, który wkładamy pod pachy, podobnie jak w trakcie nauki nóg do kraulu na piersiach. Dzięki niemu uzyskamy stabilniejszą pozycję ciała na wodzie. W tym ćwiczeniu trzymamy głowę podniesioną do góry. Broda powinna znajdować się blisko tafli wody. Ruch nogami odbywa się w ten sam sposób jak na plecach. W fazie przygotowawczej przyciągamy pięty w kierunku pośladków, jednocześnie podciągając stopy i kierując palce na zewnątrz. Po tym ruchu następuje faza napędowa kopnięcia. Staramy się, aby przez cały ten ruch stopy były ułożone szerzej niż nasze kolana. Po kopnięciu, podobnie jak w ćwiczeniu na plecach, następuje moment poślizgu. Bardzo ważnym elementem jest ustawienie naszych stóp i moment ich przyciągnięcia. Wiele osób, wykonując ruch przygotowawczy, trzyma pięty złączone ze sobą, przez co nasze kolana rozchodzą się na zewnątrz. Uważajcie na to już od pierwszych lekcji. Teraz ponownie użyjemy desek. Wielu początkujących pływaków w tym ćwiczeniu ma duży problem z opadaniem bioder. Możemy sobie ułatwić nasze pływanie. W początkowej fazie nauki włóżcie makaron pod biodra. Starajmy się jednak używać go jak najmniej, gdyż wraz ze zbyt wysokim ułożeniem bioder w fazie przygotowawczej nasze pięty mogą wychodzić ponad powierzchnię wody. Dołączymy oddech. Deskę trzymamy w palcach, wyprostowanych rękach. Cały ruch nogami do klasyka odbywa się jak w poprzednich ćwiczeniach. Teraz jednak każdy ruch będziemy zaczynać od oddechu. Nasz cykl zaczynamy od podniesienia głowy. W tej fazie nasze nogi zaczną delikatnie opadać. Jest to właściwy moment na przyciągnięcie nóg i ustawienie naszych stóp. Następnie po wdechu układamy głowę na powierzchni wody, a nogami rozpoczynamy ruch napędowy. Pamiętajcie, po każdym kopnięciu następuje faza wyleżenia, czyli momentu, w którym nie wykonujemy żadnych ruchów i korzystamy z siły napędowej naszego kopnięcia. W ostatnim dzisiejszym ćwiczeniu spróbujemy popłynąć bez dodatkowego sprzętu na grzbiecie nogami do klasyka. Po odbiciu od ściany układamy głowę na powierzchni wody, oczy kierujemy na sufit i rozpoczynamy pracę nogami. Ruch wygląda identycznie jak w ćwiczeniu z deską przy biodrach. Tutaj pamiętajmy, że po każdym kopnięciu następuje poślizg. Idealnym momentem na kolejny ruch napędowy jest moment, kiedy nasze ciało po kopnięciu i poślizgu zaczyna wyhamowywać. Na dziś to wszystko. Spora dawka nóg do klasyka za Wami. Pozostawiam Was z tą całą wiedzą. Pakujcie plecaki i ruszajcie na basen. Drobna rada ode mnie, ćwiczcie, ćwiczcie i jeszcze raz ćwiczcie. Są osoby, którym klasyk przychodzi bardzo łatwo i też tacy, którym potrzeba dużo więcej czasu na opanowanie żabki. Za 2 tygodnie zajmiemy się pracą rąk i koordynacją pełnego stylu. Pamiętajcie o podawaniu naszych filmików dalej. Trzymajcie się ciepło i powodzenia na basenie. Cześć!